Witomku. Na początek podzielę się z Wami pewnym obrazem, co mogłoby się stać pewnego dnia w naszym ośrodku. Więc wyobraź sobie, że pewnego dnia przybywasz na nasz ośrodek z zamiarem uczestniczenia w jakimś spotkaniu na studium Bożego Słowa, bo to dzień waszej grupy, w tym dniu się spotykacie. Spotkanie przypadło akurat w ośrodku. Spodziewasz się, że przybywając tutaj zastaniesz wiele grup, ale już na parkingu zauważasz coś bardzo dziwnego. Drzwi niektórych samochodów są pootwierane. Tu i ówdzie porozrzucane jakieś rzeczy. Wchodzisz do środka, tu jeszcze więcej pozostawionych rzeczy, nigdzie żywej duszy. Tu nadgryziona kanapka, nadpita herbata, nadjedzona zupa. Instynktem detektywa sprawdzasz jeszcze ciepła. Porozrzucane materiały do studium biblijnego, ale nigdzie żywej duszy. Co się stało? Jak myślicie? Co się stało? Mówicie, porwanie kościoła? Ale wtedy pozostałyby telefony komórkowe. A żadnego nie było. Zostały zabrane. Co się stało? Dosyć macie już napięcia? Chcecie wiedzieć, co się stało? Jesteście gotowi na rozwiązanie zagadki? O, Adam mówi, że wszyscy poszli na sąsiednią działkę. Blisko, blisko. Powiem tylko, że mogło to się zdarzyć tylko między kwietniem a październikiem. Coś wam świta? Okej. Otóż podjechał autobus do Energylandii. I wszyscy pojechali do Energylandii. Wiecie, co to jest Energylandia, tak? To jest największy w Polsce i nie tylko park rozrywki, 17 kolejek górskich. Ale jak zareaguje uczeń Chrystusa? Jak to? Nie zostali na studium biblijnym, studium Bożego Słowa? Po tym, co dzisiaj odkryjemy z listu do Rzymian, taka rzecz już nie będzie miała prawa się zdarzyć. Autobus do Energylandii będzie musiał poczekać. Wszyscy zostaną na studium. Czyżby? Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka z listu do Rzymian 2. Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznawać, co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Dlaczego studium biblijne w małej grupie miałoby być dla mnie czymś ciekawym? Może potrzebne jest małe wyjaśnienie dla tych, którzy jeszcze nie łapią tego, czym jest studium biblijne w małej grupie. Otóż nasza wspólnota tylko pozornie jest bezkształtną masą, anonimowym tłumem. Najważniejsza jest mała grupa. Mrowie małych grup. Spotykamy się w tygodniu, starając się zbliżać do wzorca dwa razy w naszych domach. I raz tutaj w ośrodku, bo gdybyśmy wszyscy chcieli co tydzień w ośrodku, to byśmy musieli zbudować jeszcze 6 kolejnych etapów. COVID nam zaburzył trochę ten rytm, ale powoli wracamy. 2/3 poza ośrodkiem, 1/3 w ośrodku. I na tych spotkaniach małej grupy znaczną część stanowi coś, co nazywamy studium biblijnym, studium Bożego Słowa, gdzie komunikacja jest dwustronna, nie tak jak teraz, kiedy ja mówię, wysłuchacie, ale tam można
Tam można właśnie się komunikować. I tak z tygodnia na tydzień spotykamy się. W niektórych grupach już naprawdę można powiedzieć kilkadziesiąt lat. Ale jeżeli coś przestaje być nowością, niektóre grupy spotykają się przez wiele lat, no to może wkraść się coś niechcianego, może wkraść się rutyna i takie odczucie, że przecież wiadomo, co tam usłyszę i raczej nie dowiem się nic nowego. Chyba że sprowokuję jakąś dyskusję, uda nam się pospierać o znaczenie jakichś słów. No i może zrobić się ciekawie, najwyżej później się poprzepraszamy. Ale czy tak naprawdę po tych wielu latach może zdarzyć się coś interesującego? A taki autobus do Energylandii byłby wybawieniem. W razie gdyby nie podjechał, to zawsze można jeszcze iść na kebaba. No bo wszystko już wiadomo, wszystko już słyszałem wiele, wiele razy. Co tu można jeszcze dodać? Trochę jak w tym naszym tekście z listu do Rzymian, jeszcze raz od 18 wersu. Pouczony prawem, znasz jego wolę, umiesz rozpoznawać co lepsze, jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków. Znam Biblię, wytycza mi to, jak powinno się postępować, mam dobre poglądy, lepsze od innych tych złych i grzesznych ludzi naokoło mnie, którzy żyją daleko od Boga, niewiele rozumieją. Ja rozumiem, więc rozumiem moją misję, jaką mam do spełnienia. Jestem kimś szczególnym, bo poznałem prawdę o Bogu. Znam Biblię lepiej od innych. Potrafię wyjaśnić, co znaczy to, co mówi. Zwracam się do ludzi wokół mnie, zwracam im uwagę, jak powinni postępować. No, ktoś musi im to powiedzieć. Skoro taka rola mi przypada w udziale, być nauczycielem, wychowawcą, przewodnikiem ślepych, mówię im, żeby uwierzyli i wiele mogą nauczyć się ode mnie. A no, ale właśnie, ja wszystko już wiem. No bo sorry, 5, 10, 15 lat uczestnictwa w małej grupie na studium biblijnym, no, chyba sprawia różnicę. Więc co może być jeszcze nowego, odkrywczego, szczególnie interesującego, a jednak jest w tym pewna rzecz, która jest bardzo interesująca, o której możemy przeczytać w drugiej części naszego fragmentu. Przeczytajmy. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Okazuje się, że jest jednak coś bardzo interesującego w tym wszystkim. Co tu jest interesującego? Że to wcześniejsze podejście, to przekonanie o sobie jest czystą hipokryzją. Że za tą fasadą dobrego człowieka, który mógłby być nauczycielem, światłem dla innych, rozgrywa się wewnętrzny dramat. To, czego ewentualnie mógłbym nauczać innych, mnie samemu w ogóle nie wychodzi.
nie sprawdza się w moim życiu. Więc jestem hipokrytą. I kryje się za tym pewna sensacja. Słowo Boże, jak widzimy, podaje sensację, nie jest nudne. Tak jak czasem leci jakaś wiadomość na skrzydłach plotki. Słyszałeś, słyszałaś? Ten niby święty człowiek, założyciel, inicjator tak pięknych rzeczy. Wiesz, co się okazało? Że wcale nie jest taki święty, jak go ludzie widzieli. W ostatnim czasie dwa takie słynne, najsłynniejsze przypadki na świecie miały miejsce. Ludzie, którzy byli, można powiedzieć, na najwyższym świeczniku, a okazało się, że mają swoje słabości. Założyciel Willow Creek Community Church, podobnie założyciel kościoła Hillsong. Więc robi się ciekawie. Nudne studium biblijne zamienia się w intrygującą wiadomość. Prawda? Słyszeliście? Jeszcze raz wersy 21-22. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Oj, robi się ciekawie. I rozumiemy, że za tym kryje się osobisty dramat. Właśnie ten przykład, który podał Tomek na początku we wprowadzeniu, możemy wyobrazić sobie takiego dowódcę na froncie, który musi zagrzewać do walki, do której sam nie jest przekonany w tych dniach wobec wydarzeń na Ukrainie. Nie jest to trudne do wyobrażenia. Podobno wielu rosyjskich dowódców ma ten problem. I można powiedzieć, że niewiele jest rzeczy bardziej niszczących człowieka wewnętrznie niż przekonywanie innych do czegoś, co nie działa w moim życiu, również w dziedzinie wiary. I jest to czymś wyjątkowo zniechęcającym i frustrującym. Czyni naszą misję nieco fałszywą. To przedstawianie siebie jako dobrych ludzi, jako wzór przestrzegania przykazań. Gdyby ludzie wiedzieli o moich porażkach, ale byłaby sensacja. I co mam z tym wszystkim zrobić? Nie chcę być hipokrytą. Męczy mnie to. Jak ma mnie cieszyć przekazywanie prawd Bożych innym, skoro nie działają w moim życiu? Boże, co z tym zrobić? Rozwiązanie, jakie podaje nam Bóg w swoim wspaniałym Bożym Słowie, jak zawsze, zaczyna się od zrozumienia. Zrozumienia tego, jaką rolę pełni prawo Boże, czyli przykazania w planie Bożym. Jaka jest prawdziwa rola przykazań? Popatrzmy na słowa również z listu do Rzymian, ale trochę później, 7 rozdział. Paweł mówi w ten sposób. Kiedyś ja prowadziłem życie bez prawa, jednak gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podniete z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Jaką rolę pełni prawo w planie Boga? Jaka jest rola przykazań? Mam dzisiaj taką wyjątkową prośbę, gdyby można było wyłączyć te reflektory, bo te właśnie duże, myślę, że dla wizji może to, o dzięki, bo jakoś dzisiaj po prostu, no, może dzisiaj nie. Czasem są takie dni, że
kariera sceniczna jakoś musi poczekać. Dzięki. Jaka jest rola przykazań? Przykazania są po to, żeby ujawnić w nas grzech, by ujawnić w nas zło. Przykazanie ujawnia w nas zło w ten sposób, że jest podnietą do grzechu. Gdy dociera do naszej świadomości Boże przykazanie, staje się ono takim katalizatorem, podnietą do grzechu i nasza zepsuta natura natychmiast z tego korzysta. I przykazanie jest po to, żeby to w człowieku ujawnić, wyciągnąć na wierzch nasz stan. A jakie jest niestety popularne, a jednak nieprawdziwe wyobrażenie o roli przykazań? Przykazania są po to, bym je spełniał i pokazał, że jestem w porządku. Gdy słyszę przykazanie, zabieram się do roboty, spełniam je i pokazuję, jak dobrym jestem człowiekiem. Niestety, a raczej stety, jest to nadzieja płonna. Problemu zła nie da się rozwiązać przez stawianie przykazań, przez postanowienia poprawy, choćby najmocniejsze, ponieważ takie postanowienia w myśl tego, co Bóg nam objawia, przynoszą odwrotny skutek. Grzech, czerpiąc podniete z przykazania, uwodzi nas. Bóg, żeby rozwiązać problem, uczy nas nowego sposobu myślenia. Przykazania są nie po to, by uczynić nas lepszymi, bo nie uczynią. Przykazania są po to, by człowiek się przekonał, że nie jest w stanie ich spełnić i dlatego potrzebuje szukać czegoś innego, co rozwiąże rzeczywiście problem panowania grzechu w naszym życiu. Jak to? Przykazania nie są po to, żeby czynić nas lepszymi. Tak, są drogą do lepszego w ten sposób, że najpierw pokażą, jak wielkim problemem jest zło w nas i poprowadzą w stronę prawdziwego rozwiązania, którym jednak nie jest postanowienie poprawy. Nie stajemy się lepszymi ludźmi przez postanowienia, przestrzegania przykazań. Jak to? A ci najlepsi, którzy stawiani są za wzór dobrego życia, ci na świeczniku, wielcy chrześcijanie, wielkie wzory, chodząca świętość i dobro. Nie. Hipokryzja, za którą kryje się brutalna prawda. Obnaża ją Boże Słowo. Jeszcze raz wersy 21-22 z naszego głównego tekstu. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Dlaczego ludzie tak czynią, skoro głoszą coś innego? O tym właśnie mówi ten tekst, na który przed chwilą patrzyliśmy. Jeszcze raz Rzymian 7, odpowiedź. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podniete z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Przykazania, prawo Boże, naprawdę jest po to, by ujawnić stan serca, a nie uczynić nas lepszymi. Nic dziwnego, że tak samo działają w przypadku ludzi, którzy je głoszą. Oni sami też, ci, którzy głoszą to, sami podlegają temu mechanizmowi.
chociaż często go nie rozumieją, nie doczytali tego z listu do Rzymian. Ludzie, którzy głoszą, jak być powinno, sami doświadczają w tym porażki, może jeszcze bardziej niż inni, i nie może być inaczej. Patrząc przez pryzmat Bożego Słowa, nie powinno nas to ani przez chwilę dziwić. Nie może być inaczej. Więc następuje wstydliwe ukrywanie swoich upadków, a jednocześnie dalsze głoszenie, że trzeba być dobrym człowiekiem. I właśnie, niewiele jest rzeczy bardziej niszczących człowieka od wewnątrz niż hipokryzja, niż głoszenie prawdy, co do której nie ma się przekonania, no, która nie działa w moim życiu. Co może więc być ciekawego w studium biblijnym, jeżeli polega na upewnianiu siebie i innych o czymś, co nie działa? Nic bardziej frustrującego, jeżeli coś nie działa, ludzie są zdegustowani samymi sobą, ukrywają rzeczywisty stan, ale czy ukryją? Patrzmy na wers 24 jeszcze raz. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Prawda o życiu prędzej czy później i tak wyjdzie na jaw. I wtedy mamy już jawną sensację. Słyszeliście, co on zrobił, co ona zrobiła? A wydawało się, że taki święty człowiek. Co z tym wszystkim zrobić? Jak wyjść ze strefy hipokryzji? Potrzebujemy całkowicie przeformułować nasze spojrzenie. Nie chodzi o to, byśmy przedstawiali innym siebie jako dobrych ludzi, jako wzór przestrzegania przykazań. Nasza rola nie polega na zachęcaniu innych, by starali się dobrze żyć. Na czym polega ta rola? Prześledźmy to na przykładzie Pawła Apostoła, autora listu do Rzymian. W jaki sposób on przeszedł tą drogę od starej misji do nowej, od hipokryzji do otwartości? Paweł przed swoim nawróceniem, apostoł Paweł, był takim nauczycielem prawa, jak ci, których to opisuje, z takim poczuciem misji. I zobaczmy, jak ocenia to swoje dawne podejście. W pierwszym liście do Tymoteusza 1. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie ongiś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Jak Paweł ocenia swoje dawne podejście, to nauczanie innych gorliwego przestrzegania prawa, przykazań? Teraz mówi, że był bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Ale dlaczego tak wtedy myślał, że ma rację? No, bo posługiwał się Bożym Słowem, dekalogiem. Niestety nie rozumiał go, nie rozumiał roli przykazań w planie Boga, ale potem zrozumiał. Wcześniej stawiał siebie jako wzór przestrzegania przykazań. A co mówi teraz o sobie? Zobaczmy w pierwszym liście do Tesaloniczan 1. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Teraz widzi siebie zupełnie inaczej. Czy dalej widzi siebie jako wzór dobroci? Nie, odwrotnie. Nazywa teraz siebie pierwszym z grzeszników.
Patrzy na siebie jako na największego grzesznika. Wcześniej mówił, zobaczcie ludzie, jak ja przestrzegam przykazań. Bierzcie ze mnie wzór, a teraz zobaczcie, jakim jestem grzesznikiem. Czuję się, jakbym był największym spośród nich. Ale dostąpiłem miłosierdzia. Chrystus okazał mi łaskę i dał też moc do nowego życia, do zwycięstwa nad starą naturą. Jeżeli coś wygląda dobrze w moim życiu, to tylko dlatego, że moc Boża we mnie tego dokonała. To On, Bóg, wykonuje we mnie całe chrześcijańskie życie. Ja nie jestem lepszy od was. Nie jestem lepszy, ale znam rozwiązanie. Wy też możecie je poznać i skorzystać. Na czym więc polega to nowe podejście? Zamiast pokazywać, że jestem lepszy od innych, uwalniająca prawda. Mam pokazać, że jestem takim samym grzesznikiem jak oni. I tak się czuję. Ale Bóg okazał mi miłosierdzie. Daje mi swoją moc. I to On we mnie wykonuje to dobro. Dlatego mogę komuś wydawać się lepszy, ale słuchajcie, nie, to wszystko jest łaska Boża. Gdyby ją ode mnie odjąć, to wylądowałbym w rynsztoku. To wszystko łaska Boża. W swej naturze jestem złym człowiekiem, upadłym, ale Bóg od wielu rzeczy mnie uwolnił, doświadczyłem Jego mocy. Tak jak na przykład opisuje to Dawid, król Dawid w Psalmie 30. Zobaczmy, co on mówi. Biadania moje zamieniłeś mi w taniec, wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało, Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki. Podobnie ja. Za każdym razem, jak pomyślę sobie, od czego Bóg mnie uwolnił, to chce mi się skakać z radości. Czuję się jak największy grzesznik, którego Bóg przyoblekł mocą do zwycięstwa. I Słowo Boże dlatego nie jest dla mnie nudne, nie jest powtarzaniem tych samych przykazań. To Słowo dynamicznie wypełnia się w moim życiu. Staje się taką mapą działania Boga, co Bóg jeszcze w moim życiu chce zrobić. Dlatego studium biblijne dla mnie osobiście jest zawsze ciekawe. Choćbym to samo studium powtarzał 40 raz. Nie ma to żadnej różnicy. Bo jest mapą działania Boga w moim życiu, że się powtarza coś, to jeszcze lepiej. Ja chcę więcej właśnie tego samego. Bo to nie jest dla mnie jakaś nudna wiedza. To nie jest instrukcja dla mnie, przykazanie, co ja mam o własnych siłach zrobić, co mi zresztą i tak nie wyjdzie. Dlatego jako przykazanie to tak naprawdę jest nudne jak flaki z olejem. Powtarzanie bezskutecznych recept, powinniśmy być tacy, powinniśmy być siacy. Nie, to jest mapa tego, co Bóg chce czynić, na którą mogę patrzeć i ufać, że sam Bóg będzie działał. Mapa Jego działania. W zasadzie mógłbym cały czas siedzieć i patrzeć na to, gdyby nie trochę innych rzeczy, które w życiu trzeba mieć do roboty. Ale to jest tak ciekawe, w najwyższym stopniu zajmujące, że nawet jak podjedzie autobus do Energylandii, to będzie musiał poczekać. Albo nawet gdyby został podstawiony prywatny odrzutowiec Gulfstream prosto na LaGuardię,
Nie przerywam studium biblijnego. La Guardia, tak? Wiecie, to jest La Guardia. Najbliżej Manhattanu. Więc co warto z tym wszystkim zrobić? Co mamy z tym zrobić? Potrzebuję zmienić myślenie. Nie chodzi o to, bym w oczach innych ludzi wyszedł na lepszego niż jestem. Nie ma sensu tworzenie żadnych pozorów. Robiłbym przez to innym kiepską przysługę. Ugruntowywałbym ich w nadziei, że jak się bardziej postarają, to staną się lepsi. Jest to fałszywa nadzieja. Lepiej jak pokażę prawdę, jaki jestem i wskażę na Chrystusa. I pokażę, że to On jest autorem tego, co dobre. Bo jaka jest prawda o mnie? Może powiem w ten sposób. Jeżeli masz jakieś problemy z samym sobą, ze złem, to pomyśl sobie, że ja mam te same problemy. Jeżeli nie ujawniają się w formie czynów, to tylko dlatego, że gdzieś Bóg mnie nauczył korzystać z Jego mocy. Na to zło, które jest we mnie, Bóg ubiera swoją moc. Jeżeli widzisz więc we mnie coś dobrego, proszę, nie myśl, że to ja taki jestem, że jestem dobry, bo byłby to fałszywy obraz. To On, Chrystus, jest wykonawcą całego mojego chrześcijańskiego życia. A o mnie myśl sobie, że mam takie same problemy jak ty i nie jestem odrobinę lepszy. Taka sensacja. A jak ty będziesz chciał mi powiedzieć o swoich problemach, upadkach, to nie myśl też, że mnie zaskoczysz. No, mówię to do panów, bo panie to lepiej do Ewy. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś stara się wyglądać lepiej niż jest w rzeczywistości, stara się być dobrym człowiekiem, stara się robić wrażenie, ja wyczuwam w głosie, że no tak, jakaś tam świętość zagościła, to i tak wiem, że jest inaczej, bo Słowo Boże podaje sensacyjną wiadomość, co jest w człowieku ukryte. I sensacja wychodzi na jaw, zanim jeszcze powiesz, jakie masz problemy. Dlatego zdarza się czasami, że ktoś z was mówi mi o swoich poważnych problemach i jest trochę zawiedziony, że tak słabo reaguje. Że nie spadłem z krzesła, gdy się dowiedziałem. Nawet nie mrugnąłem powieką. Bo w pewnym sensie wiedziałem o tym już wcześniej. Boże Słowo podało już wcześniej tą sensacyjną wiadomość, co się kryje w każdym z nas pod ładną powłoką. Więc wychodzimy ze strefy hipokryzji do strefy grzeszników. I myślę, że z podobnych ludzi składało się towarzystwo, ulubione towarzystwo Jezusa. Tak? Jadał z celnikami i grzesznikami, wśród nich się dobrze czuł, bo byli grzeszni jak wszyscy, oprócz niego oczywiście, ale wiedzieli, że są grzesznikami, nie starali się robić wrażenia, czuli się bezradni wobec swojego grzechu i dlatego mogli u niego znaleźć pomoc. I tą pomoc otrzymywali. Ale nie przez to, że on naciskał na nich, no macie się teraz stać lepszymi ludźmi, by zmienili swoje zachowania. To, że ich życie się zmieniło się dlatego, że Bóg odmienił ich serca i obdarzył mocą, miłością. I to też jest nasza misja, pokazać drugiemu człowiekowi, nie czuję się odrobinę lepszy od ciebie, ale Bóg obdarza mocą.
On wykonuje we mnie całe chrześcijańskie życie, może to robić też w tobie. Ty też możesz się w tej sytuacji znaleźć. I gdy będziemy mieli takie podejście, za każdym razem, gdy będziemy poznawali Boże Słowo, choćby któryś raz z rzędu ten sam fragment, ale będzie to dla nas za każdym razem super ciekawe. Bo nie mówi o jakichś naszych wysiłkach, że co my mamy coś tam zrobić, nie zrobić, postanawiać, o ideałach, które i tak się nie spełnią, ale jest właśnie tą mapą działania Boga. To, co tu czytam, Bóg chce czynić w moim życiu. I to daje ogromną nadzieję. Więc pozwólcie, że teraz o takie działanie Boga się pomodlę, dobrze? Boże, Ojcze, dziękuję Ci, że zawsze, w każdej chwili mogę przychodzić do Ciebie. I za każdym razem jest to niesamowity cud, że Ty, wielki Bóg, chcesz posłuchać mnie, nie dlatego, że jestem kimś wyjątkowym, szczególnym, dobrym, ale dlatego, że Ty, Jezusie Chrystusie, zapłaciłeś cenę za wszystkie moje przewinienia, za cały mój dług. Uwolniłeś i stworzyłeś możliwość tej ścieżki do Ciebie, Ojcze. Dziękuję Ci, że możemy do Ciebie się zwracać i nie jesteś jakimś odległym Bogiem gdzieś daleko na ołtarzach, ale jesteś kimś, kto chce mieć wpływ na nasze życie. Właśnie na te wszystkie miejsca, punkty, w których ponosimy porażkę i może są to rzeczy tak czasem wstydliwe, że nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek o tym wiedział, ale Ty, Boże, nas znasz, wiesz, kim jesteśmy. Na Tobie nie zrobimy wrażenia. Ale możemy ufać, że obdarzysz nas mocą i to inne życie, lepsze, podobające się Tobie, będzie Twoim dziełem w nas. I o to Cię proszę dla nas wszystkich tutaj i gdziekolwiek właśnie ktoś nas słucha. Ojcze, proszę, abyśmy tej mocy doświadczyli, abyśmy nie byli takimi chrześcijańskimi teoretykami, którzy wszystko wiedzą, aż ich to nudzi, ale tymi, którzy doświadczają Twojej mocy, zwycięstwa nad tymi wszystkimi słabościami. Dziękuję Ci, że właśnie dzięki Tobie, na tej Twojej ścieżce, nie musimy być hipokrytami, nie musimy robić dobrego wrażenia. Możemy być sobą i proszę Ciebie o tą moc, by życie każdego z nas mogło wskazywać Twoją wielkość, wspaniałość i to, jak Ty potrafisz wpływać na człowieka. Proszę Cię, aby tego też mogło doświadczyć wielu ludzi, którzy dzisiaj cierpią z powodu wojny, która gdzieś tu niedaleko nas się rozgrywa, gdzie ta straszna ludzka natura właśnie się ujawnia i zaskakuje, wydawałoby się, w XXI wieku, ale natura nasza jest taka sama i jak kiedyś. Twoja moc, Chrystusie, jest sposobem. Dlatego ufamy Tobie, że przeprowadzisz nas, a zwłaszcza tych, którzy szczególnie cierpią przez ten szczególnie trudny czas. Więc gdyby nawet podjechał tutaj autobus do Energylandii, to teraz już nie ma szans, tak? Po takim diktum. Nie w trakcie studium. No później czemu nie? Czy tam jakiś Gulfstream na LaGuardia,